i się nad tym trzeba zastanowić, bo nie można o tym milczeć ani mówić. Ja jestem blisko Artura i nie będę unikał tego tematu. Dostałem ogromny zapas. Zabrałem ogromny 10 tysięcy złotych. Ale mnie taka walka w ogóle nie, interesuje. Artur, przepraszam, no ale... Artur Mazur, klatka po klatce. Ze mną Mamet Halidow, z którym umawialiśmy się na ten wywiad już w poniedziałek ostatecznie. W czwartek udało nam się złapać. No i nagrywamy. Witaj, Mamet. Dzień dobry, witam serdecznie ciebie i wszystkich twoich i naszych widzów. Oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co najważniejsze w polskim MMA, a zatem o twojej osobie, ale też o gali XTB KSW94. Na której, którą oglądaliśmy spod klatki, zarówno ja, jak i ty. Powiem ci, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak gorąco po tej gali. No bo jest gorąco, będziemy o tym wszystkim mówić, ale zacznę od pytań ogólnych. Bardzo ciekawa historia pod klatką, kiedy ta gala się zaczynała. Ludzie z pierwszych rzędów bardziej byli zainteresowani pewnym zawodnikiem z Olsztyna niż samymi walkami. To miłe, Mamet, co? Taka długa kolejka się do ciebie ustawiła, że naprawdę to robiło wrażenie. Czy wiesz, no, czy to Juras, czy Janek, czy ja, czy inny tam. Aswan też tam z tyłu siedział, też miał kolejkę, więc po prostu ludzie są zawodnikami, którzy w tego dnia akurat nie walczą. Są na gali, chcą też zdjęcie porobić, oni to robią, no bo to są kibice tak naprawdę. Tam przychodzą ludzie, którzy przychodzą oglądać już, znaczy już dawno przychodzą na te gale na KSW i znają zawodników, więc jeżeli jest możliwość kontaktu z zawodnikami, którzy nie walczą tego dnia, no to ludzie z tego korzystają i to jest bardzo miło, więc tak naprawdę wiesz, no oni nas zawsze wspierają, więc też im za to dziękuję. No dobrze, a jak się bawiłeś jako kibic, jako zawodnik MMA, jako człowiek, który bardzo dobrze zna ten sport od podszewki? Jak się bawiłeś na gali XTB KSW 94? Wiesz co, no dużo różnych emocji, wiesz, no. Ja się zawsze dobrze bawię, bo lubię być oglądać na żywo na KSW. Były fajne walki. Krótkie, dłuższe, wiesz, no nie wszystkie muszą być, wiesz, idealne, bo tak jest, no i tyle. No, no właśnie, jak dla mnie to była średnia gala, oceniałem ją na piątkę, bo w wielu pojedynkach było mało akcji, to jest moje zdanie, a ciekaw jestem, czy ty się z tym zgodzisz. Gdybyś miał 10 ocen do wyboru, gdzie dziesiątka jest tą najlepszą, to jaką ocenę byś przyznał gali XTB KSW 94? To niestety ja obejrzałem te pierwsze walki, bo przyjechałem troszkę późno, tam zanim wszedłem na halę. Słyszałem, że była super walka, więc Michalisz, tak tam? Nie, to był Michalski. Bardzo fajna walka była. Michalski, przepraszam bardzo. Z Leśką, no żałuję, że tej walki nie obejrzałem, bo obu zawodników znam. Szkoda, że ona była, wiesz, no, na początku tak naprawdę, bo ona chyba miała być później. I duże emocje dalej chłopaki, wiesz. Gratuluję zwycięzcy oczywiście, no a ten, co przegrał, też gratuluję. No niestety taki jest sport, jeden wygrywa, jeden przegrywa. Natomiast nie na wszystkie walki, bo wychodziłem, wszedłem do szatni, no bo wiesz, no z tym byłem, dawno nie było mi na gali, no tam. Jestem związany z pracownikami KSW i tak dalej, co siedzę na zapleczu, tam z nimi rozmawiam i tak dalej, ale tak naprawdę tych ważniejszych walk obejrzałem i tyle. No, ogólnie ja nie potrafię ocenić, jak ty, bo ty od początku do końca siedziałeś tam, więc nie jestem w stanie to ocenić. Czy widziałeś walkę Patryka Tołkaczewskiego z Michałem Turyńskim? Nie. Pewnie. Okej. Okay. Czy widziałeś walkę Danu Tarhili z Dawidem Karetą? Nie. Okej. Okay. To jest ten człowiek, który wyzwał na pojedynek Adama Soldajewa. Uważam, że zaprezentował się kapitalnie jak na 20-latka. To było naprawdę pokaz MMA, pełnego MMA. No ale to nie będę cię dopytywał. Czy widziałeś starcie Ahmeda Willi z Kacprem Formelą? Tak, to widziałem. To było piękne. To była piękna walka. Naprawdę, ja tak uważasz? Naprawdę tak uważasz? Ja uważam,
fajnie się różnić, bo ja na przykład uważam, że w tym pojedynku to był okej, fajny, techniczny pojedynek na dobrym poziomie, ale ja byłem rozczarowany dlatego, że było mało akcji. Więcej zapraszania się do walki niż akcji. No, a jestem ciekaw twojego zdania. Nie, tam był bardzo wysoki poziom obu zawodników, wiesz, to było tam każdy centymetr, to są zawodnicy z mega przeglądem, obaj. Obaj z mega przeglądem, to było tam było szachy tak naprawdę i nie takie nudne szachy, bo dla mnie one nie były nudne, bo ja nie wiem, jak tam inni odbierają. Czekałem na taką, gdzieś kogoś ktoś ustrzeli, bo tam był moment, że jeden drugiego podłączył, wiesz, o, jeden, chyba w pierwszej rundzie Kacper podłączył tego Achmeda. Później Achmed jego w drugiej rundzie podłączył. No, dla mnie walka była i wiesz, no, Kacpra ja oglądam, ja wiem, jaki to jest zawodnik, nie? To jest kozak nad kozaki, widziałem jego walki, wiesz, jakie on, wiesz. No, i było bardzo fajnie, cieszę się bardzo, w końcu zobaczyłem go na żywo, jak walczy. Inaczej to wygląda na żywo, jego oko, jak on patrzy, jak on chodzi, wiesz, jego koncentracja tak naprawdę obu zawodników, to naprawdę było bardzo fajna walka do obejrzenia w kontekście, jak to się zna. Uważam, że w ogóle ona nie było nudne. Zaproszenie się było takie, że każde, wiesz, no, było bardzo ciężki cios obaj mają, nie? To nie jest tak, że jeden, drugi padał. To jest takie, zapraszają się, ale wiesz, no, jest ryzyko, że padną, nie? Jeden ktoś z nich padnie, nie? No, dla mnie było okej walka, nie? Mi się podobało. Okej, okay. Jedno na co zwracali chyba też uwagę komentatorzy, faktycznie to, że obaj czekali na kontry. Bali się pójść w to pierwsze tempo, bo mieli bardzo, bardzo duży szacunek do siebie. No to... Wiesz, bo obaj poczuli, jeden drugiego, oni podłączali się nawzajem tak naprawdę. Ktoś poszedł sam pierwszy, bum, dostał pad. Później drugi poszedł, bum, pad. Wiesz, i wtedy już jest taki już respekt, nie? Trzeba uważać wtedy. Myślę, że część fanów była też rozczarowana. Znaczy dla mnie też to wyglądało dziwnie, kiedy obaj zaprosili się do zwarcia, a dalej mimo wszystko ten szacunek brał górę. Okej, że tak powiem, gusta są różne. Pomówmy o pojedynku kolejnym w karcie. No powiem tak, po gali napisałem takie zdanie, że największym zwycięzcą XTB KSW94 jest Robert Ruchała. Wniósł wszystko to, o czym mówił do klatki i zrobił to w kapitalnym stylu i myślę, że się zgodzisz z tym. Zaskoczony byłeś, że tak to się potoczyło tak szybko? Wiesz co, Robert, ja widzę, jak on walczy, wiesz, nieszablonowo i tak dalej, bardzo fajne walki daje. Natomiast tutaj widziałem troszeczkę innego Roberta, który wszedł tak w bieg po prostu, to mi się bardzo podobało, jego oko, podobało mi się, jak w bieg stanął na środku i od razu ruszył, bez żadnego czekania. Tam nie było żadnego czekania na nic, nie badał nic, tylko od razu lewy prosto. Lewy prosty. Był pewny. Ja myślę, że tego dnia raczej mało kto byłby w stanie z nim wygrać. Wiedział, co chce zrobić i to robił. No to mówię, to się ogląda na żywo, z bliska taką sztukę, którą wykonał Robert. Jest, wiesz, no to są historyczne walki, wiesz, no, to są takie momenty, których wiesz, jesteś świadkiem, nie? Mega walka, mi się bardzo podobała. Krótka była, ale wiesz, no niestety jego wyższość musiał przyznać przeciwnik, uznać, bo przegrał w domu. Było widać te frontki, które robiło, bo dwa frontki chyba było. Pierwszy frontki wszedł od razu, było widać, że zabolało go. Za chwilę poczekał i powtórzył. No i to było no, naprawdę super. No, nie mam nic tam do dodania, wiesz, no to każdy wiedział, co się działo. A nie masz nie masz takiego wrażenia, że my zobaczyliśmy w klatce odmienionego Roberta Ruchałę? Do tej pory Robert Ruchała był zawodnikiem, który punktował. Punktował, demolował. Ja ci mówię, przecież ja powiedziałem ci, że troszeczkę innego Roberta widziałem na tej walce, który w biegu od razu stanął, nie chodził dookoła, tylko stanął i powiedział, że to jest moje miejsce, więc tego się nie rusza. Ja dzisiaj jestem, który atakuje. I się nic o powierzchni zawodzie. Tak to wyglądało. To był inny zawodnik.
Co powiedziałeś Robertowi Ruchale po tej gali? Bo był taki moment, kiedy spotkaliście się za kulisami i kiedy no, chyba sam nawet podszedłeś do Roberta, żeby zamienić z nim dwa, trzy zdania. Powiedziałem, że dałeś słabą walkę. Tragedia. Nie, no co ja mogę mu powiedzieć. Gotowałem mu piękne walki, piękne postawy. Oko, jab prosty, lewy cały czas, wiesz, twardo, że od razu wbiegł. No byłem pod wrażeniem. No, no po prostu i przekazałem mu to, że to naprawdę miło się to oglądało. Czy tak walczący Robert Ruchała miałby szansę pokonać Salahdina Parnasa? A to już to jest gdybanie już, wiesz co, nigdy bajmy. Nigdy bajmy, bo wiesz, Salahdin Parnas to jest naprawdę wielki poziom. Ja nie mówię, że Robert nie jest takiego, po takim poziomie. Bili się, walczyli między sobą. Robert przegrał. Natomiast czy taki jest w stanie, no to dopiero by się okazało, jakby wiesz, no wyszli, pobili się tego dnia na przykład. A to jest dalej, to będzie gdybanie. Okej, okay, to nie gdybajmy, porozmawiajmy o faktach. Kolejny pojedynek w karcie, to jest ten pojedynek, który oglądałeś z wypiekami na twarzy, no bo w klatce twój przyjaciel Artur Szpilka. Był taki moment przed tym, jak Arek wszedł do klatki jako drugi, że wy cały czas spoglądaliście na siebie, ty i Artur. Co w tym momencie chciałeś Arturowi przekazać? Patrzyłem na niego, czy żeby, no żeby nie zrobił tego, co zrobił. Po prostu nie poszedł od razu. Naprawdę mega miał przygotowanie, jedno z najlepszych przygotowań. W mega formie. Nie musiał tego robić. Nie musiał wybiegać. I tyle no. Wygrał lepszy. Gratulacje dla Wrocki. Zadałeś to pytanie w przestrzeni medialnej. Kiedy rozpoczynał się wywiad z Arturem Szpilką, podszedłeś do mnie i powiedziałeś coś takiego. Słuchaj, spytaj go, no co on chciał zrobić tym Superman Punchem? Co on znowu wymyślił? Byłeś zaskoczony tą szarżą Artura? Zaskoczony może nie byłem, bo raczej spodziewałem się coś takiego, bo bałem się tego, że tak zrobi, ale tu nie chodzi nawet o to, że on poszedł z Superman Punchem. Pamiętaj, że to nie jest tylko stójka, tylko że dalej co się działo i się nad tym trzeba zastanowić, bo to nie można o tym milczeć i nie mówić. Ja jestem blisko Artura i nie będę unikał tego tematu. Nie ma nawyków. Był jeszcze w powietrzu, jeszcze nie spadł do ziemi, to dalej pił proste. Gdzie w tym momencie się inny by przykleił do nóg. W najgorszym przypadku, jakby spadł na czworaka, w najgorszym przypadku to by cofnął się do gardy albo się przykleił do nogi, przynajmniej, bo się zasłonił cały. On nie ma tych odruchów zawodnika MMA. Dlatego już z Michałem wydaliśmy o tym, że jednak treningi typowe MMA i zadaniówki podczas treningu MMA dają dużo. Normalne grupowe treningi MMA, gdzie wymieniasz się, robisz zadanie i tak dalej, wyrabiasz sobie te nawyki i jesteś w stanie później podczas walki tego, wiesz, to wykorzystać. Tu spadł i został. To nie ma sekundy, żeby zostawać, bo z góry ci będą, to nie jest ani kickboxing, ani boks, który spadasz, czy sędzia przyrywa staje do góry. To są pewne nawyki, które zostają. Że wywróciłeś się, ale wiesz, to tam no, 2-3 sekundy to jest za dużo już. Te 2-3 sekundy weszły 3-4 siosy i jest, wiesz, no, to nie trzeba, nie ma co tu rozpaczać i tam, nie wiem, tragedii robić. Wszedł ostro, nie chciał się bawić, chciał się bić. Chwilę nieuwagi, brak doświadczenia, a przeciwnik zrobił to, co miał zrobić, zrobił, no, zakontrolował. W tej walce z Mariuszem Pudzianowskim ta szarża nie skończyła się dla Artura źle. Mariusz nie wykorzystał swojej szansy. Tutaj Arek wykorzystał. No, wydaje mi się, że też Adrian Bartosiński powiedział, że Artur wygląda za bardzo po boksersku w tych pojedynkach. Czy ty uważasz, że tak walczący Artur może coś zdziałać w MMA? Bo moim zdaniem takie szarże no, mogą go wiele kosztować. Wiesz co, no...
nie mogę się wypowiadać w kontekście takim, że czy coś da radę. No jesteśmy, a on dopiero wiesz, ile walk stoczył w MMA. Nie możemy wymagać, tylko trzeba dużo, dużo pracy włożyć w to, żeby być na jakimś poziomie MMA. A pamiętajmy, że całe życie boksował. Są zawodnicy, którzy przychodzą z boksu, czy z kickboxingu i potrafią szybko, wiesz, jakby zmienić swoje nastawienie, zmienić swoją jakby zachowanie swoje podczas walki w dyscyplinie MMA. Tylko że oni codziennie trenują, grupowo w treningach, robią zadaniówki, cały czas są wśród zawodników MMA. Codziennie, poniedziałek boks, wtorek MMA, technika, coś tam, środa, zapasy, coś tam, mieszane zadaniówki, czwartek, coś tam i tyle. A skreślenie, wiesz, jest w stanie coś robić, to zależy wszystko od niego. Czy on będzie to robił. A on motywację ma, wiemy, że on motywację ma cały czas. I tyle, wiesz, no. A rozmawiałeś z Arturem na ten temat? Przekazywałeś mu te uwagi po walce? Nie, no co ja, no świeżo po walce jest, wiesz, no. Teraz czas jest odpocząć. Jest czas, żeby to, wiesz, przemyśleć. Sam jestem zawodnikiem i wiem, że po walce nie będę, wiesz, tym bardziej przegram takie walce, nie będę zawracał gitarę, wiesz, jemu jakimiś tam radami i tak dalej. No, jesteśmy całym sercem z nim. No, to, co on podejmie decyzję, my możemy sobie nawzajem coś fajnego podpowiadać, bo się martwimy o siebie nawzajem i tyle. A sam wybór to już należy do samego, wiesz, człowieka. Rozumiem, że konkluzja jest taka, że twoim zdaniem, no bo to, słuchaj, były takie uwagi przed tym pojedynkiem. Właśnie mówiło się, że brakuje w obozie Artura head coacha takiego MMA. Jakby rozumiem, że konkluzja twoja jest taka, że jednak ty byś widział Artura w klubie MMA, przygotowującego się z zawodnikami MMA, z head coachem MMA. Tak, to jest MMA. Tu jest MMA i trzeba od poniedziałku do soboty trenować MMA, a to jest zapasy, grappling, obrony, wstawanie, tam jest mnóstwo klatka, przeklatce, obrócić zadanie, tak samo jak on na czworaka spadł, co robić w tym momencie, wiesz, no, to są pewne rzeczy, które, wiesz, no, wyrabiasz na treningu. I to jest jego zadanie, jeżeli on chce robić dalej to, a ma do tego motywację, to musi tak robić. Normalnie chodzić jak amator i zapierdzielać. Jasne. Zostawmy już ten wątek, przejdźmy do walki wieczoru. No i to jest właśnie ten punkt zapalny, że tak powiem, bo jest bardzo gorąco po pojedynku Adriana Bartosińskiego z Igorem Michaliszynem. Dużo osób uznało to za pojedynek słaby. W hali pojawiły się gwizdy, a Maciej Kawulski przeprosił oczywiście Adriana za to, że tam swoje uwagi przekazał do narożnika jego, ale jednak w programie podtrzymał swoje zdanie, że to był pojedynek niegodny main eventu KSW. Ciekaw jestem, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Bartosiński chyba wytłumaczył, tak? Co się stało, dlaczego tak wyglądała ta walka. Że miała połamany nos 7 tygodni przed walką, on to wytłumaczył, ja tego oceniać nie będę. Jestem dalekie oceniania zawodnika, który jest mistrzem, ma pas na biodrach. Ja tego ocenić nie będę, czy to była słaba walka. On to wytłumaczył, była przyczyna, dlaczego tak walczył, widocznie miał ten problem, skoro tak mówi. I ja na tym przystaję, nie będę oceniał tego, absolutnie. Natomiast zachowanie Maćka i rozumiem, nie powinien, tak jak ja oglądałem ten wywiad z Kabulem twój. Jest człowiekiem, poniosło go, wiesz, no, nie znał sytuacji, tak sam powiedział, że nie wiedział, że miał problem z nosem i tak dalej, że dlatego tak walczył. Później dalej wytłumaczył, co by najlepiej trzeba było robić w takiej sytuacji, jak jeden zawodnik wypada, a drugi ma problem z nosem, no to najlepiej przełożyć tą walkę. To, no, zgadzam się 100% z nim, bo ta walka tak naprawdę bardziej jeszcze zyskuje, no bo no, przełożyliśmy, ale no dobra, no to dalej ta walka kipi, nie? Ludzie chcą obejrzeć tą walkę. Co do
niegodne main eventu, też nie będę oceniał. Będę, no bo Bartoszyński wytłumaczył, że no wyszedł do walki, bił się, tak uważał, to jest jego decyzja, on jest mistrzem, to jest jego kariera i nie mam prawa tego oceniać, jeżeli będę. A czy chciałbyś zobaczyć Adriana Bartoszyńskiego w organizacji UFC? Bo trwają rozmowy, te rozmowy na temat przedłużenia kontraktu, albo inaczej ustalenia nowych warunków kontraktu w KSW. Ale są też tacy, którzy widzieliby Adriana w UFC. Chciałbyś go tam zobaczyć? Słuchaj, chciałbym zobaczyć go. Chcę oglądać w KSW i jeśli będzie w UFC, też będę oglądał. Czy tu, czy tam, będę oglądał. Okej, zostawmy już ten wątek i pomówmy teraz o tobie, bo jesteś... Jeszcze jedna rzecz, bo w wywiadzie u ciebie z Kawulskim. Kawulski przecież przyznał, że ten i przeprosił go, tak? Że... Tak. No, wiesz, no tutaj jakby trzeba... Ten temat też mam nadzieję, że nie jest rozgrzebywany. Przeprosił, to temat zakończony, no bo też przyznał, że nie wiedział, tej cała sytuacja, to że wiesz, no. Ale człowiek, który potrafi przyznać i przeprosić, to też jest coś. Ten temat jest rozgrzebywany. I robi to sam Adrian Bartoszyński, bo on jest niesamowitym trolem internetowym. On na Twitterze wczoraj odpisał na Twitter, kogoś kto zacytował Kawula, że taktyka niegodna main eventu. Adrian Bartoszyński odpisał, wypłata też była niegodna main eventu. My mamy do czynienia z gościem, który poszedł na czołówkę z Kawulem. A, tak? Tak. Słuchaj, co do wypłat, ile on jest w KSW? O, już kilka lat. Możemy to sprawdzić. Nie, chyba z Padilą debiutował, jak dobrze pamiętam. Zaraz ustalę, kiedy był jego pierwszy pojedynek w KSW. No pamiętajmy, że jeszcze był program. Tylko jeden. Więc parę lat już jest w KSW. Wiele pojedynków wygrał. Już to sprawdzamy. Od kiedy Adrian Bartoszyński jest w KSW? No to przecież to może ma słabego menadżera. Może ma słabego menadżera. Co jest do cholery? Albo za dużo od niego bierze, on nawet nie wie, nie? Nie dostaje. Nie, no żarty żartami, no to już jakby indywidualna sprawa, wiesz o co chodzi, no to trzeba menadżera zmienić. Coś czuję, że zadzwoni ktoś do ciebie. Ktoś, kto też lubi chodzić w czapce. Artur? Artur, co jest? Nie no, w złą stronę zmierza ten wywiad. No to, wiesz, to nie no, potyczki tam, wiesz, no, wiesz, no każda taka, że zawodnik, który walczy, wiesz, i każdy ma jakieś swoje uczucie, wiesz, co chodzi. I ktoś powie i mu to przeszkadza. Kawulski tak powiedział i mu to przeszkodziło, wiesz, no, ubodło to jego gdzieś tam, no bo tak jak powiedział, nos miał połamany, wyszedł. Widać było, że ten oddychał słabo później, w trzeciej rundzie już chyba może przez ten nos czy coś. Gdzie widzieliśmy go z Parnasem, 5 rund oni tam walczyli i normalnie oddychał. Więc tutaj wiesz, no dlatego mówię, nie oceniam, bo nie mam prawa do tego, nie jestem jego skórze. Wygrał walkę, wygrał. Co to wygrał. Oceniać, wiesz? I wygrał ją naprawdę, już jeśli chodzi o samą technikę kończącą, no to pokazał, że to nie jest przypadek. On po prostu ciągnie te balachy. Zresztą, no wiesz, on ma dobrą tą technikę, jedna z moich ulubionych. Bardzo dobrze ją robi, ładnie się wkręca pod tą nogę, zrobił piękną technikę, podał przeciwnika, wiesz, już w trzeciej rundzie ten zaczął go przełamywać. Tak to przynajmniej wyglądało, wiesz. Więc co to ocenić, no bo komuś się podoba, no nie zawsze te walki są, wiesz, idealne, no tak naprawdę, wiesz, no co ja ci powiem, no. Jestem zawodnikiem, tego nie będę niczego, bo też jestem codziennie oceniany i jadą po mnie, źle stoisz, nogę tam, wszystko w prawo, nie podobasz nam się, wiesz, i tak dalej, no bo tak naprawdę
to, co kogoś może urazić, no to lepiej przemilczeć. Zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony ja mogę powiedzieć, że no zawodnik ma prawo toczyć walkę tak, jak chce, a z drugiej strony no kibic też jest od tego, żeby to oceniać, bo tak to chyba wygląda i po prostu wydaje mi się, że trzeba więcej w tym wszystkim luzu, bo czasami mi się wydaje, że ta dyskusja jest za ostra. No nie każdemu musiała się też ta walka podobać. Ja nie będę oceniał, mówicie. No ktoś lubi sobie oceniać, pogadać o tym, po kimś pojechać, obrazić i tak dalej. Tego nie chcę robić. Ja to rozumiem. I tym bardziej, że mówię jeszcze raz, Bartoszyński wytłumaczył, w czym był problem. On tak mówi, czyli zawodnik, który był tam w środku, walczył, on tak mówi. Dalej dookoła mówienie, nikt nie był w jego skórze. Bo to on chyba lepiej wie, co było z nim. No to on powiedział. To zostawmy to już. Zostawiamy. Zostaw to, proszę cię. Ale z tym menadżerem to... Ty lepiej Arturem się zajmie. Zobacz, on pada na twarz. Wiesz, o co chodzi? Artur Kulny. No tak, musi teraz ten ciężar dźwigać. Te 14 sekund pewnie będzie mu się śniło po nocach, bo to też jest ambitny człowiek i to też jest bolesne. Bardzo, na pewno. Bardzo. Jest ambitny. No. No. I też trzeba jednak tutaj przepraszam, o innym Arturze tutaj faktycznie dałeś mi do myślenia, bo od 2021 roku w KSW jest Adrian i faktycznie to jest trop. Chyba muszę zadzwonić do niego po tym wywiadzie. Jeszcze od którego roku? 2021 to jest, zadebiutował Adrian Bartoszyński w KSW, a wcześniej w 2020 roku wziął udział w programie Tylko Jeden. No pamiętaj, że jak my, żeby zarabiać w KSW, to my nie myśleliśmy o zarabianiu, tylko myśleliśmy, żeby dobrze zawalczyć, żeby się jaraliśmy tym wszystkim. Ja po 3 latach w KSW, od 2007 roku do 2010, gdzie zawalczyłem o pas pierwszy raz z Akacio, dostałem ogromny za pas, zagrałem ogromny 10 tysięcy złotych. A pamiętasz, ile dostałeś za pierwszą walkę w KSW? 4000 zł. Wow. Idąc dalej, tak naprawdę, wiesz, żeby zacząć zarabiać, no to przychodzi godnie zarabiać. Zacząłem po 6-7 latach. Żeby po 8 latach, żeby już żyć tego normalnie, już nie zajmować się niczym innym w kontekście, wiesz, znaczy inaczej i tak nic nie robiłem, tylko nawet bramkę zostawiłem jak na początku, żeby po nocach spać. Zająłem się tylko sportem i po prostu musiałem wszystko, wiesz, zawalczyłeś i walczyłem 6 walk w roku robiłem, jeździłem po raz w różnych miejscach, nie tylko w KSW walczyłem, bo w KSW było tak, że mogłem walczyć poza granicą też i wychodziło mi 6 walk, czasami nawet wychodziło 6 walk w roku. Po prostu, żeby, wiesz, obyć się i żeby się rozwinąć i tak dalej, żeby nabrać doświadczenie. O zarabianiu pieniędzy, tak jak ty mówisz, że napisał, że pieniądze też... To co do Artura? No nie, tylko ty jak... Tak analizuję, no, że to pamiętam swoją historię i historię parę innych chłopaków. Długo nie było tak, że my jakieś tam grosze zarabialiśmy, wiesz, to długo było. I tak naprawdę w tym momencie nie myśleliśmy o polarności, ani o pieniądze, zarabianie, tylko byłem zajarany tą dyscypliną, bo siedziałem na sali, coś nowego, jeszcze jedna walka, tylko na życie było. Było na życie, żeby, wiesz, starczyło na paliwo, w domu coś zjeść i tak dalej, tam dziecko się jedno miało, wiesz. Tylko było non-stop na sali byliśmy i kolejny w zawodach gdzieś pojechać, wiesz. No, tak się bawiliśmy, wiesz, takie było. A później to wszystko samo przyszło. Więc to długo też trwało, żeby
te finanse były godne. A pamiętasz, ile dostajesz za pierwszą walkę? Ja zadałem kiedyś to pytanie Jankowi, Janek mi powiedział 500 zł, ale jeszcze musiałem zapłacić za paliwo do Poznania. A chyba w ogóle nawet na tej samej gali wtedy walczyliście. Wiesz co, ja za pierwszą walkę w Litwie dostałem 300 dolarów. Ja grubo pojechałem. 300 dolarów to człowieku nie 500 zł. To było 1200 zł. Wow, no to też. No to nie, poczekaj, wtedy ile kosztował dolar? Nie, to było 900 zł, bo dolar kosztował chyba wtedy 3 zł. Okej, no jakby widzicie, jakie są realia. Adrian Bartosiński nie ukrywa tego, że teraz chciałby od KSW 300 tysięcy złotych za walkę, powiedział to publicznie, te negocjacje trwają, także wszystko teraz w rękach Artura. Artura, który myślę, że będzie po tym wywiadzie do ciebie dzwonił. Artur coś czuje tamten, gdzieś tam pod stołem coś wziąć. Nie, kończymy ten wątek, to się źle skończy. Dobra, to są żarty, ja ci kręcę, spokojnie. Żarty, oczywiście, że tak. No dobra, teraz pomówmy troszkę o tobie, no bo jesteś po treningu. I co ciekawe, to był trening zapasów. A jeśli trening zapasów, no to my już wiemy, w jakiej formule następna walka. Prawda? Nie, wróciłem, wiesz, tak trenowałem cały czas po tej walce też. Nie zatrzymałem się, jeżeli chodzi o treningi. Ręka mi, wiesz, 2 tygodnie miała być usztywniona, ale tak trening robiłem, wiesz, nie korzystałem z tej ręki. I później już po 2 tygodniach więcej robiłem. A wracając do klubu i zacząłem trenować i na sparingu MMA już byłem i sparuję. I zapas, wszystko, wiesz, robię, no. No to ja mogę rzucić magiczną liczbę. KSW i do tego dodam właśnie tę liczbę. 100, listopad. Rozumiem, że zobaczymy się w Gliwicach, Mamed. No wydaje mi się, że organizacja tego chce. Nie wyobraża sobie organizacja KSW bez ciebie tej gali, jak rozmawiam z właścicielami, z Wojsławem. To jakby dla organizacji jest to zupełnie naturalne. Dla ciebie też? Słuchaj, no na razie, wiesz, no są wakacje. Dopiero to jest chyba listopad, tak? Listopad, no na razie nie chcę o tym myśleć, wiesz. Na razie nawet nie mam pomysłu, z kim, jakie są priorytety, wiesz, i dla mnie, i dla organizacji, wiesz, i tak dalej, więc no to wszystko trzeba poustalać, usiąść, porozmawiać. Na razie ze mną nikt nie rozmawiał, więc tylko wywiady dają, nic nie... Tylko wywiady dają, chodzą, ale ze mną nikt nie rozmawiał. Myślę, że to się zmieni, ale jeśli mowa o rywalu, to rywal wprasza się sam. Nie wiem, czy wiesz. Jest ktoś, kto chce z tobą walczyć. Szymon Kołecki powiedział do organizacji KSW: w przedziale 90-120 kg mogę walczyć z każdym. Niech was nie ogranicza wyobraźnia. No tak, ale on powiedział, jak ty mówisz, od 90-120? Tak. To tylko ja tam jestem? Nie tylko ty, ale ciebie wymienił z imienia i nazwiska. Ale mnie taka walka w ogóle nie interesuje. Artur, przepraszam, no ale tu w ogóle jakieś, nie wiem, jakie to ma podłoże sportowe, nie wiem. Z Pudzianowskim kiedyś biłem się, bo to od początku się mówiło o tym, nawet jak on przyszedł do KSW i gdzieś tam było, kiedykolwiek jest możliwość, że zawalczy między sobą. Gdzieś tam pewna historia, wiesz, była i wyskoczyłem, wiesz, do ciężkiej. Zawalczyłem z nim, rzuciłem te rękawice, powiedziałem, że dziękuję, jeżeli chodzi o wagę ciężką. I tyle to było, jednorazowy skok, wiesz, o co chodzi. A jeżeli chodzi o inny, wiesz, no ja mam cały czas jakiś, chcę poziom w MMA. Ja nie chcę, jakie to ma, wiesz, no ma osiągnięcie MMA, jakie? Mistrzem KSW był. No nie był. No nie był, ale z Pudzianem wygrał. Gdzieś tam... Okej, z Pudzianem wygrał. Ale ma jakąś historię taką w KSW, że... Jak Pudzian ma taką historię? Jego nie było, ileś lat nie było go. Czy wszyscy się domagają tej walki? Bo jeżeli z Pudzianowskim, to każdy chciał to obejrzeć. To ludzie chcieli tego. Jeżeli ludzie chcą tego,
Tak samo jak kiedyś bardzo chcieli, żeby z Motellą zawalczył, zrobiliśmy to. Bardzo chcieli, żeby, no, żeby zawalczyć, Budzianowski chcieli tą walkę zawalczyć, to była ta walka. Tutaj z jakiego zainteresowania ja w ogóle nie widzę, tym bardziej, że on sam nie mówił o tym, że on tak. Bo właśnie to jest to, że to wy nakręcacie to. Nie, ale jakby Szymon sam powiedział, że nie, nie, ustalmy, Szymon powiedział, że to nie, żeby to nie brzmiało jak wyzwanie. On mówi, jakby w wywiadzie u Tomka Majewskiego, powiedział, że niech KSW nie ogranicza wyobraźnia, jeśli chodzi o rywala. Może być mamy, ale niech to nie brzmi jak... Tam jest dużo, dużo, dużo zawodników, niech nie ogranicza go KSW wyobraźnia, bo nie, no to tam jest dużo zawodników. Okej, okay, ale jeśli mam być szczery, to... Ale jeśli mam być szczery, to są tacy, którzy, jak ja obserwuję dyskusję, są tacy, którzy tego pojedynku nie widzą, nie chcą go oglądać, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że są też tacy, bo obserwuję te komentarze, którzy są zainteresowani takim pojedynkiem. Ja nie jestem zainteresowany. Okej. Okay. Ja chcę zobaczyć, wiesz, zobaczyć, wiesz, to ja, no nie tędy droga. Nie, rozumiem. Mnie taka, no nie chcę nikogo obrazić, nie, w żaden sposób Szymona nie chcę obrazić. Mnie taka walka nie interesuje po prostu i tyle. Mogę szczerze powiedzieć, tak, to jest moje zdanie. A ja mam swoje plany, wiesz, i ja bym chciał widzieć innych zawodników, z innymi zawodnikami walczyć. A czy masz pomysł na, inaczej, czy już jakby zdecydowany jesteś, jeżeli do tego powrotu już dojdzie, jaka to będzie, powiedzmy, kategoria wagowa, jaki limit? 8-4. Okej. Okay. 8-4. Moja jest to moja kategoria, bo 8-4. A mówimy już o walce... Się nie chcę się bawić. Mówimy o walce rankingowej, czy z kimś z rankingu, czy jednak, powiedzmy, nazwijmy to extra fight? Wiesz co, no tu jest... Myślę, że tam są dwie drogi, które KSW zaproponuje. Albo... Jeżeli mówimy poza rankingową walkę, to musi być ktoś z czołówki, były czołówki jakieś zagraniczne, jakiś bardzo znany zawodnik były. Znaczy były, nie też były. Wie, który walczy, który jest mniej więcej w moim wieku, może być młodszy nawet. Tylko żeby to było nazwisko, które osiągnęło kiedyś bardzo dużo w tej dyscyplinie. Jest taka możliwość, żeby to zrobić taką duże nazwisko, albo walka rankingowa. Dwie opcje. Ja widzę, co z tego będzie, no to już usiądziemy, federacja i zadecydujemy, co oni mają, jakie mają oni propozycje i jak ja to widzę. Jasne. To będziemy oczywiście wyczekiwać tego i ten wątek już zostawmy, a teraz na koniec pytanie, bo dużo się dzieje, więc tak, w sumie dwa pytania. Najpierw zacznę od sportu. Fury czy Usyk? Usyk. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Adamek czy Bandura? Co słucham? Adamek czy Bandura? Nie słyszę. Rozumiem, że nie da. Trenero Rajbo zapytaj. On wie wszystko. Jesteś nieprawdopodobny. Raubo. No on ci powie. On wszystko wie. Rozumiem. No to a jeśli Usyk, no to już to zostawiam, bo rozumiem, że nie będziesz oglądał walki Tomka Adamka. A jeżeli Usyk, to w jaki sposób? Przed czasem czy na punkty? Podejrzewam, że na punkty, no, tak mi się wydaje. A spodziewasz się fajnego pojedynku? Bo ja się spodziewam raczej brudnego pojedynku. Szczególnie ze strony Tysona Fury'ego, który będzie chciał zmęczyć, no pewnie nawet w nieelegancki sposób, Aleksandra Usyka. No ciekawe, to znaczy może tak być, ale czy z taką pracą na nogach jak Usyk, czy da radę on? Bo cały czas za nim, bo on potrafi przecież 12 rund na nogach chodzić już, no to ja nie wiem, czy tak będzie łatwo mu to zrobić. No właśnie ta cała niewiadoma jest taką, wiesz, ciekawie nas wszystkich, co będzie się działo, wiesz, do tego chęcią chciałbym
z wielką chęcią obejrzę tą walkę. I na tym zakończmy. W takim razie nie mam już więcej pytań. Czekamy na twój powrót, Mehmet. Czekamy na rywala. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jakby coś wam się nie spodobało, to do Artura.